Witajcie drodzy YouTubowicze, Kazan z tej strony. Witam w drugim poradniku modelarskim na moim kanale, jak sklejać modele plastikowe. Przyjrzeliśmy się już modelom metalowym, dość trudnym w montażu. Dzisiaj modele plastikowe, czyli można odetchnąć z ulgą. Modele plastikowe są z reguły dużo łatwiejsze, wymagają też sporo pracy i uwagi, ale skleja się to łatwiej i przyjemniej. Przyjrzymy się, jak z takiego stanu, tutaj będziemy kleić sztandarową z zestawu Sisters of the Thorn, przejść do takiego już ładnego, trójwymiarowego, właśnie ze stanu wyprasek, płaskiego do stanu gotowego modelu. Tutaj na przykład mamy mantikową balistę elfów i to są kultyści chaosu od Games Workshopu do Warhammera. 40 tysięcy, też prosty montaż ich. Krok po kroku przyjrzymy się wszystkim etapom, bierzmy się do pracy. Na początku pójdziemy zgodnie z instrukcją, czyli do sklejenia sztandarowej wymagany jest jeleń o numerze 3 w instrukcji. Na jego części tutaj składają się 5, 6, część 7 i 8. To jest tam bez większego znaczenia, nie wszystkie modele mają takie instrukcje. Co na początku robimy? Na początku tutaj kanały wlewowe musimy odciąć cążkami. Jak widzicie, cążki mają płaską część i część taką skośną. Tą płaską zawsze w kierunku modelu. Namierzamy wlewki i cyk, odcinamy wszystkie po kolei. Tu przy kopytkach, tu u góry. Tutaj jest trochę cieńszy element, zostawię go na koniec. W tym miejscu trochę mi może ciężko w kadrze zostać. O, cyk. I tu na dole. To jest bardzo prosta czynność, naprawdę żadnej filozofii nie wymaga. I ten element zostawiłem na koniec, ponieważ gdybym zaczął go odcinać na początku, inne części tego jelenia byłyby trzymane w wyprasce i cążki troszkę rozchylają na boki przy cięciu. Cała ta siła poszłaby w ten element, on by się wygiął, może nawet złamał, w co wątpię, bo Games Workshop raczej tak projektuje, żeby to się nie stało, ale teraz ma to gdzie pójść na bok i cyk, odcinamy. Takie samo postępowanie ze wszystkimi częściami. Czasem jeśli są jakieś drobne elementy, to można je wyciąć cążkami z tych ramek, ciąć same ramki i później dociąć sobie skalpelem. Tutaj raczej nie będzie to wymagane. Podobnie postępujemy w przypadku kolejnych części, czyli oczywiście samego sztandaru, który także wycinamy przy tej samej metodzie, cążkami, częścią płaską do części. Cyk. O, normalnie to idzie dużo szybciej niż przy kamerze, ale tu staram się wam to wyraźnie pokazać. Pyk, sztandar. Tutaj do sztandarowej zalecany jest tors numer 64, czyli ten, główka 66, czyli ta, ale no główki to tu będzie każda pasować, więc nie ma znaczenia, którą sobie tam wybierzemy, to wycinamy i w ten sposób wszystkie elementy potrzebne do tej figurki znajdujemy na wypraskach i wycinamy. Czasami w modelach plastikowych zdarzają się sytuacje, gdzie nie mamy miejsca na cążki przy elemencie. Tutaj, jak przeglądałem te części, model jest raczej tak zaprojektowany, że nie będzie z tym problemu. Jednak chcę wam pokazać, co zrobić w takiej sytuacji. Wyjścia są dwa. Albo załóżmy, że tu jest za mało miejsca na cążki, albo wycinamy ramkę tu i tu, wyjmując to na zewnątrz później i wycinamy na to już poza ramką, tak jakby, i mamy wtedy więcej miejsca, można tak zrobić, albo używamy skalpela. Wtedy, jeśli chcemy wyciąć elementy skalpelem, kładziemy części na płaskiej powierzchni, jest to ważne, takiej, którą możemy ciąć, ja tu mam taką deseczkę specjalną do tego typu rzeczy, i po prostu odcinamy skalpelem. Ciach, proste. Skalpel jest, widzicie, cieniutki, wejdzie nożyk, czy to jest nożyk do tapet, niektórzy też używają, ja wolę skalpele i w ten sposób można sobie taki problem też obejść. Dobrze, wszystkie elementy mamy już wycięte z ramek.
Należy teraz usunąć ślady po kanałach wlewowych, które odcinaliśmy przy użyciu cążek. W tym celu użyjemy skalpela, żyletki czy co tam mamy. I tutaj mamy dwie techniki cięcia skalpelem. Do siebie i od siebie. Są zwolennicy takiej i takiej metody, używają różnych argumentów. Niektórzy, że właśnie ciąć od siebie, nie skaleczymy się. O, na przykład w taki sposób zrównujemy po prostu ten ślad, po tym odcinamy i na równo. Ja jednak jestem zwolennikiem cięcia do siebie, ponieważ daje mi to w moim odczuciu lepszą kontrolę nad ostrzem, co przy tak ostrym narzędziu jest dla mnie najważniejsze. I ja to robię w ten sposób. Tutaj oczywiście tak duży skalpel nie wszędzie nam podejdzie, dlatego ja użyję tu mniejszego. No, na przykład na tym kopytku jest jeszcze równie łatwo. Tutaj widzicie, jak kciuk mam na drodze ostrza. Takie ryzyko po prostu akceptuję ze względu na to, że czując, że mam lepszą nad nim kontrolę, jestem w stanie to po prostu zahamować, poradzić sobie z tym. Nie lubię w drugą stronę jednak ciąć, gdyż no właśnie brak kontroli jest dla mnie największym minusem, brak tego poczucia w ten sposób. Po prostu szukamy wszystkich tych kanałów, którymi odcinaliśmy element od wypraski tych miejsc i ścinamy je. Troszkę wymaga to pracy, ale trzeba to zrobić. Kolejnym etapem, który można było połączyć z tym wcześniejszym, jest usuwanie linii podziału formy. Mam nadzieję, że te linie podziału formy będą widoczne, choć w tym modelu są bardzo niewielkie. Tutaj idzie taka linia właśnie, jak ta forma była dzielona. Żeby je usunąć, posługujemy się prostą metodą zeskrobywania ich. Skrobiemy ostrze mniej więcej prostopadle do powierzchni i po tej linii po prostu w ten sposób przejeżdżamy, zeskrobując ją. Bardzo proste, ale wymaga niestety sporo czasu i nudne, no bo po prostu tutaj siedzimy przy tych częściach i zeskrobujemy te linie podziału formy. To będzie na wszystkich elementach większe, mniejsze, w zależności jak dobrze wykonana jest forma. No i należy się tym zająć, czyli wszystkie elementy znowuż każdy bierzemy, zeskrobujemy i do przodu. Czasami ze względu na ograniczenia miejsca, tutaj akurat nie mamy takich, ale zaprezentuję na tym fragmencie, można linię podziału formy zamiast zeskrobać to ściąć po prostu, czyli ostrą krawędzią skalpela ścinamy je. Czasami nie ma dojścia, można to zrobić tylko w ten sposób, z reguły jednak wygodniej i szybciej zeskrobywać. Kiedy już cierpliwie usunęliśmy wszystkie linie podziału formy, no i zachowaliśmy zdrowy rozum po takiej czynności, która jest bardzo powtarzalna, no i męcząca, no to możemy sobie wynagrodzić sklejając model. Sklejamy, używając kleju do plastiku, ten jest Hambrola, mimo że tu jest to zerwane, po prostu no uszkodziło mi się tutaj nalepka, Hambrol Liquid Poly. Taki klej nadtapia plastik, no i w ten sposób łączy. Nie jest on jakiś super szybki, na pewno nie używamy, broń się Panie Boże, super glue, tylko jakiegoś kleju do plastiku. Aplikujemy go przy pomocy takiego pędzelka, nie za dużo. Należy zwrócić uwagę na to, że jeśli wyleje nam klej gdzieś poza to łączenie, na którego teraz aplikuję, i odciśniemy, to ten plastik jest miękki w tym momencie i możemy odcisnąć palca gdzieś na modelu, więc należy uważać. Potrzeć to, co trzeba potrzeć. A jak się nam po prostu wyleje, to nie dotykać. Zaschnie i później jak pomalujemy, to nie będzie tego widać. No i montujemy. Te połóweczki idealnie do siebie pasują. Już to sprawdzałem wcześniej. Ściskamy. I to się już praktycznie trzyma. Klej jeszcze w pełni nie wysechł, ale to się już ze sobą łączy. Takie duże elementy to się bardzo szybciutko, bardzo prosto łączy. I już. I w ten sposób kontynuujemy. Teraz zamocujemy uszka tego jelenia.
W tym miejscu trzeba mu posmarować, nie za dużo, uszy na miejsce, świetnie pasują, cyk. Ten klej daje później, to jest, trzyma się to po prostu mocno, to jest połączone. Chcemy troszkę mocniej docisnąć, żeby lepiej coś jeszcze było. I w ten sposób dalej kleimy tego jelenia. Do tej podstawki on się też przyklei, to jest też plastik odpowiedni, który ten klej na niego działa. Nie na wszystkie plastiki on działa, na większość, na Games Workshopowe modele plastikowe to wszystkie, ale no niektóre są takie troszkę inne i na nie nie będzie działał taki klej. Trzeba po prostu mieć to na uwadze. Z reguły nie powinno być problemu, ale gdzieś tam wyjątki jakieś zawsze są. Jak widzicie, dalej już pokleiłem trochę elementów nogi razem z korpusem, twarz razem z włosami, tutaj troszkę sztandar złożyłem, te włócznie na plecach. Bardzo niewiele jest tu więcej do powiedzenia niż po prostu należy te elementy smarować klejem i składać ze sobą, przy okazji nie robiąc bałaganu. Będziemy mocować teraz tą rękę z tym drzewcem sztandaru, który jest łączony tutaj, ale żeby zawsze, jak montujemy sztandar, staramy się znaleźć dwa punkty, w których będzie on zamocowany do figurki. Nie tylko w dłoni, ale i w nodze. Tutaj producent pomyślał o tym za nas. Tu na razie smaruję tylko rękę. I jak ja to teraz skleję, to będzie to stykać się z nogą. Ten drzewiec tam na dole. O, w ten sposób. Widzicie? Dotyka on tam nogi delikatnie. Należy go tak zmanipulować, żeby dotykał ją w miarę solidnie. Pozwolicie chwilkę poza kadrem. Muszę sobie to po prostu do oczu przystawić. O, super. W ten sposób. I tam na dole też przyklejamy. Też przyklejamy, smarujemy tam klejem. On jest rzadki, więc tam wpłynie nam elegancko. Troszkę tu posmarujemy. Cyk. Może trochę. Upewnijmy się, żeby tam wpłynął. I teraz najważniejsze, że jak trochę jest go tutaj za dużo, to nic nie szkodzi, póki nie dotkniemy go. Więc dociskam troszkę z zewnątrz, troszkę dalej od tego całego miejsca i w ten sposób czekamy teraz, aż to wyschnie. Mam nadzieję, że to było widać, jak to wykonałem wyraźnie. Zasada jest taka, żeby zadbać, żeby ten sztandar był w dwóch miejscach zamocowany, wtedy ta ręka troszkę mniej pracuje. Jest to dużo solidniej, w wielu moich modelach tak to jest zrobione. I sprawdza się. Tak prezentuje się gotowy już model. Może tu jeszcze zostały do wypełnienia jakieś szpary, ale to na to poświęcę oddzielny materiał o szpachlowaniu modeli plastikowych. Tutaj, jak widzicie, jeździec do wierzchowca nie jest przyklejony. Polecam Wam tak robić, żeby po prostu, jeśli jest możliwość oczywiście, nie utrudniać sobie malowania. Malujemy wtedy oddzielnie takiego jelonka, czy to będzie koń i jeźdźca, którzy z reguły mocno się od siebie różnią. No i tak to jest po prostu wygodnie. Ciekawie jest to, że ten model praktycznie wygląda, że mógłby być bez wierzchowca tak biec. No tylko z tym sztandarem to troszkę on jest duży w mojej ocenie, ale bardzo ładny, że bardzo dobrze, że taki dali. Tak to wygląda. Jak widzieliśmy, najdłuższym i najbardziej nużącym i trudnym w pewnym sensie etapem jest usuwanie linii podziału formy. To jest tak naprawdę największa trudność w sklejaniu modeli plastikowych i na tym najbardziej się trzeba skupić, ponieważ później jak już to kleimy, to idzie to naprawdę nieporównywalnie szybciej niż właśnie wcześniej wspomniane usuwanie tych linii. Jeśli macie jakieś pytania, zapraszam do sekcji komentarzy pod spodem. Jeśli podoba Wam się ten film, no to oczywiście proszę o zalajkowanie go. Zachęcam także do subskrypcji mojego kanału, jeśli jeszcze nie dołączyliście do grona moich stałych widzów. Takie poradniki, mam nadzieję, będą się
pojawiać w przyszłości częściej, więcej tego będzie, unboxingi, wszystko to znajdziecie na moim kanale, więc zapraszam, zobaczcie sobie, zachęcam Was do tego gorąco. Ja już kończę ten poradnik, mam nadzieję, że oglądaliście go z przyjemnością, oglądaliście poradnik modelarski Kazana, pozdrawiam Was, cześć!